Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Sztuka w domu. Nazywam się Karolina Ciesielska i jestem doradcą klienta domu aukcyjnego Desa Unicum. Dzisiaj opowiem Państwu trochę o jednej z prac artysty dobrze Państwu znanego. Artysty, którego prace pojawiają się u nas na wystawach regularnie od kilku lat. Jest nim Adam Wontor, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którego twórczość skupia się głównie wokół postaci ludzkiej i emocji wyrażanych przez ciało. Adam Wontor w swojej twórczości przetwarza taki tradycyjnie pojmowany akt i uwspółcześnia jego formę. Motywy, które przedstawia na swoich pracach, nie są zatem taką realistyczną, wierną wizją otaczającego nas świata, a bardziej takim wyobrażeniem, jakąś jego wariacją, obrazem takim przetworzonym przez jego artystyczną osobowość. Artysta koncentruje się głównie na postaci kobiecej. I to właśnie kobieta jest bohaterką także obrazu znajdującego się na naszej wystawie Młodej Sztuki. Ten obraz Wiatr z 2014 roku świetnie ilustruje właśnie charakterystyczny styl Adama Wontora, czyli taką delikatność i subtelność bijącą z jego obrazów. Tutaj artysta przedstawił postać kobiecą w takiej wyrazistej pozie, która jednocześnie pozostaje statyczna i niezwykle eteryczna. Ta figura, sylwetka kobieca została potraktowana tutaj linearnie, co sprawia, że wydaje nam się, że jest to wręcz taki cień postaci. Ten efekt spotęgowany również jest przez taką charakterystyczną, przytłumioną i pastelową kolorystykę, którą właśnie najczęściej stosuje Adam Wontor w swojej twórczości. Zachęcam Państwa do bliższego zapoznania się z tym dziełem i do obejrzenia wystawy Młodej Sztuki w całej swojej okazałości i również zapraszam do wzięcia udziału w aukcji wszystkich prac, która odbędzie się już 29 kwietnia.